Halo! Wiem. Do kogo chcesz dzwonić w środku nocy? Ta jednaktówka powstała 20 kilka lat temu. Kiedyś czekałem na lotnisku w Hopenhadze na przesiadkę i obserwowałem dwóch mężczyzn, wokół których biegał jakiś dwulatek. I tak przyglądałem się temu i zacząłem sobie wyobrażać, jakby to wyglądało i jakby taką historię można było opowiedzieć akurat do dwóch mężczyznach, którzy się opiekują dzieckiem. Jakie tam czyhają niebezpieczeństwa w takiej historii. Zasnęła. Jak wychodziłem, oczy miała szeroko otwarte. Może zaśnie. No boimy się różnych reakcji, no ale mam nadzieję, że ten spektakl pokaże no po prostu ludzi. Tak. Z emocjami. To co jest najważniejsze gdzieś tam, nie? W tym wszystkim. Dokładnie, wrażliwych, normalnych ludzi. Zawsze powtarza, że ten, kto wymyślił pieluszki jednorazowe, powinien otrzymać nagrodę Nobla. Ale te wypryski na kupie małej skupiny to ślady. Można wybierać, bo na tak jak pieluszek, może któryś nie uczula. Sztuka powstała 20, chyba 3 lata temu, jeśli dobrze pamiętam, więc kontekst jej upublicznienia był w Polsce inny, bo był to temat w dużej mierze egzotyczny. Dzisiaj jesteśmy w środku takiej politycznej debaty czy kłótni na temat związków jednopłciowych i czy mogą wychowywać dzieci, czy nie mogą i tak dalej. Także no, ciekaw jestem reakcji, ale głównym założeniem moim było opowiedzenie takiej historii i próba oczywiście, zdaję sprawę, że to bardzo trudne, ale próba przekonania widzów do spojrzenia takiego tolerancyjnego na ten temat. Czy to jest w ogóle możliwe w Polsce? No, przekonamy się. Tę sztukę wystawiałem kilkakrotnie w różnych teatrach, jest grana za granicą. Odbiór jest różny. Od akceptacji do jakichś tam wyrazów niechęci. No. I rozmawiaj do wolno. Nie zapomnij parasola. Daj mi kluczyki. Nie. Poczekaj. Dasz mi kluczyki. Będę rozmawiał w twoim samochodzie. Aha, i tyle się zobaczę. No, nigdzie nie pojadę, będę siedział w aucie. Możesz patrzeć przez okno, czy zawsze brakuje. Weź parasol, swetr, sztormy i rozmawiaj przed domem.